Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady 32. sesji Rady Powiatu we Włodawie 5. kadencji. Sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek zarządu. Proponowany porządek obrad wraz z materiałami otrzymaliście Państwo w wymaganym terminie. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę, kto jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionej treści. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Chcę Państwa poinformować, że na dzisiejszej sesji jest 100% frekwencja, która jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego, podjęcie uchwał w sprawie 2.1. Zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę, pan radny Wiesław Holaczuk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym zapytać o inwestycje przy okazji, bo są niektóre inwestycje, o których w zasadzie nie słyszałem, na jakim etapie są inwestycje prowadzone przez powiat, jakie są plany zarządu powiatu, ponieważ my jako radni powinniśmy mieć wiedzę, często dopytują różni mieszkańcy dotyczące inwestycji i planów. My jako radni powinniśmy taką wiedzę posiadać. W związku z tym moje pytanie, jakie inwestycje, bo tutaj są jakieś ścieżki. Ja o tej inwestycji po raz pierwszy jak gdyby słyszę. Myślę, że tutaj dobrym przykładem byłoby konsultowanie takich rzeczy i zapoznawanie wcześniejsze, a nie dopiero na sesji, gdzie się ostatecznie decyduje. Na razie tyle. Dziękuję bardzo. A i chciałbym oczywiście tutaj w związku z tym, że przez pana redaktora Zakrzewskiego muszę na każdym kroku tłumaczyć się ze swojego stanu zdrowia. To, co pan redaktor napisał, to czyste kłamstwo na temat mojego zdrowia. W związku z tym mam się dobrze. Jeszcze pożyję, tak jest. Dziękuję. Proszę bardzo, pan starosta, odnośnie pytania dotyczącego materiałów na dzisiejszą sesję, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o inwestycje, to chciałbym zapytać dokładnie, o które inwestycje pan radny pyta. Natomiast jeżeli chodzi o ścieżkę, dokładnie gmina Uruszulin przygotowuje projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego. Ta ścieżka dotyczy miejscowości Wytyczno i musimy zabezpieczyć wieloletniej prognozie finansowej, natomiast ta inwestycja jest uzależniona też od rozpatrzenia wniosku i umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim. Niemniej jednak wymóg zabezpieczenia wieloletniej prognozie finansowych tych inwestycji jest potrzebny przed złożeniem wniosku, a przypominam, że termin złożenia tego wniosku to jest bodajże do 30 czerwca. I dlatego pojawiła się sesja nadzwyczajna zwołana na dzisiaj, żeby te środki zabezpieczyć w wieloletniej prognozie finansowej. I tak jak powiedziałem wcześniej, ta inwestycja jest uzależniona od uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny Edward Łągwa. Zrozumiałem, że dzisiejsza sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym z uwagi na to, że to potrzeba było przygotować ten plan długoletni, finansowy, jak również chyba zmiany w budżecie, bo część tych kosztów będzie poniesiona w 2017 roku. Tylko jakby zechciał pan starosta przybliżyć, na czym będzie polegała ta robota, tak się kolokwialnie wyrażę, na drodze 816, czyli Sobibór, ta droga 816 i rozbudowa drogi powiatowej, bo ta kwota w sumie już cała, 3 miliony z kawałkiem w jednym przypadku, chyba też niewielka w drugim przypadku. Ja sobie nie wyobrażam, co za tak małą kwotę można zrobić na tak długim odcinku drogi. Akurat jedną drogę znam i drugą znam. Co to będzie w ogóle za przedsięwzięcie? Na czym będzie polegało? Dobrze. Proszę bardzo, pan starosta. Pojawiają się dwie inwestycje. To jest w ramach megaprojektu. Mianowicie, jeżeli chodzi o te kwoty, które są umieszczone i te kwoty, które są Państwu podane, czyli wielkości tych inwestycji, są na podstawie kosztorysów przygotowanych. Tam są dwie inwestycje. Sumin
jeżeli chodzi o Urszulin Sumin, czyli ten odcinek drogi, będzie ona przebudowana, czyli nowa nakładka plus do tego tam niewielkie prace związane z poboczami i przystankami, jeżeli chodzi o Sibir, wybudowanie nowej drogi. Natomiast ta kwota jest na podstawie kosztorysu. Między Sobiborem a Wołczynami ten odcinek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie? Proszę, pan radny Zańko. Ja tylko chciałem się dopytać o tę kwestię. Pan starosta powiedział, że Urszulin jest wnioskodawcą, a my jaką rolę pełnimy? Jesteśmy partnerem w tym projekcie? Jesteśmy partnerem w tym projekcie. Ale te inwestycje, które będą, znaczy ten projekt z 7.3, tak, turystyka przyrodnicza, bo to jest bodajże z Regionalnego Programu Operacyjnego, to oni będą robili ścieżki turystyczne przy swoich drogach, tak, a tam nie będzie żadnych naszych. Jeżeli chodzi o ten chodnik, który jest zaplanowany, czyli tą ścieżkę, to jest przy naszej drodze w ciągu drogi powiatowej. Aha, dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Holaczuk. Ja jeszcze pytałem o plany, bo wiem, że tutaj na jednostce wojskowej też państwo jakieś macie plany i tak dalej przygotowujecie. W związku z tym ja bardzo prosił, chciałbym mieć jakąś wiedzę na temat planów, projektów, które państwo, żeby nie było tak, że się na sesji dowiaduje w momencie, kiedy się decyduje o sprawie i za 5.12 być może na sesji nadzwyczajnej. W związku z tym bardzo proszę o informację. Proszę bardzo, jeżeli pan starosta, bo nie mamy interpelacji, ale jeżeli pan starosta jest... Oczywiście konkretne pytanie padło, jeżeli chodzi o teren pobyłej jednostki wojskowej, czyli ten teren, który w chwili obecnej stoi i straszy. Oczywiście on został objęty, na nasz wniosek, programem rewitalizacji, które przygotowywało miasto. Tam jest zaplanowana inwestycja w postaci powiatowego centrum usług społecznych, czyli DPS-u i innych instytucji społecznych, jak również park fizyki, który by się mieścił w tym miejscu, w którym jest teraz stadion. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały przedstawionej treści? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała numer... Jeden się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała numer 32/199/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 została przyjęta 16 głosami. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Zamykam punkt 2.1. Przechodzimy do punktu 2.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę, pan radny Andrzej Rosiński, przepraszam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie odnośnie tej drogi Sobibór-Wołczyny. Zwiększenie jest około 23 882 zł. Rozumiem, że to jest na dokumentację to zwiększenie, natomiast w jaki sposób, czy jest uchwała Rady Gminy odnośnie współudziału w udziale własnym? Proszę bardzo, pan starosta. Nie ma jeszcze takiej uchwały, dlatego że inwestycja jest planowana na przyszły rok i tak podobnie jak w przypadku poprzednim musimy do tego megaprojektu te drogi zabezpieczyć w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny Mirosław Konieczny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w zasadzie miałem nie zabierać głosu, ale w związku z tym, że wstrzymuję się w głosowaniach w przypadku uchwał, które dotyczą wieloletniej prognozy finansowej, czy też zmian w budżecie, więc uważam, że może kilka słów wyjaśnię. Otóż od 3 lat oczekuję, że w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej znajdą się niektóre przedsięwzięcia. Scalenie Bytyń, Wola Ochruska. Na jakimś etapie wiem, że to jest, natomiast no jest to na takim etapie, że nie odnajduję jeszcze żadnych zapisów w wieloletniej prognozie finansowej, przecież która jest do 2020 chyba nawet 9 roku. Więc nie odnajduję tego zadania, a uważam, że
No, biorąc pod uwagę to, że 3 lata temu już było postanowienie wydane i znamy perypetie z późniejszymi działaniami, coś się dzieje, ale nie widzę żadnych wymiernych zapisów w dokumentach, które gwarantują realizację tego wspaniałego zadania, na które oczekują mieszkańcy Bytynia, Woli Chruskiej i Józefowa. I dwa, kiedyś pan wicestarosta, gdy pytałem o drogę powiatową biegnącą ze Stulna do Macoszyna, przez Kosyń do Macoszyna Małego, mówiłem, że ta droga straszy, że wymaga dużych nakładów, że szukajmy projektu. Wówczas pan powiedział, że w ramach projektu współpraca transgraniczna, że tutaj są możliwości, by tego typu przedsięwzięcie zrealizować. I ani projektów, jak nie słyszę, ani zapisów w budżecie. Nie musicie panowie się ustosunkowywać do mojej refleksji, dlatego głosuję. Nie jestem przeciw, bo doceniam inne przedsięwzięcia, że są, bardzo dobrze, że są, że przecież powiat to nie tylko gmina Wola Okruska, ale i inne gminy, które też chcą się rozwijać, ale brakuje mi tych dwóch przedsięwzięć, które według mnie powinny być odnajdywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie? Proszę, pan radny Andrzej Rusiński. Jeszcze mam pytanie, ponieważ w załączniku numer 5 jest kwota na drogę w Sobiborze 23 882 zł 32 grosze, natomiast w uzasadnieniu 20 248 złotych 98 groszy. Także nie wiem, skąd tutaj, która kwota jest prawdziwą kwotą. Proszę, pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w załączniku numer 5 widzimy, że są to przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2017 roku. Natomiast proszę o powtórzenie, w którym jeszcze? W uzasadnieniu także są te kwoty rozbite, ponieważ część zadań jest finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a część jako własne. Dziękuję. 3000, proszę spojrzeć, strona 14, zadania własne, drogi powiatowe, publiczne, zarząd dróg, 3633,34 groszy. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi jeszcze? Pan starosta? Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, postaram się odpowiedzieć albo wyjaśnić, ponieważ pan radny Konieczny ma refleksję na temat scalenia Uchrósk-Bytyń. W chwili obecnej czekamy na rozpatrzenie wniosku, który jest w Urzędzie Marszałkowskim i podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na finansowanie tej inwestycji. O tym było wiele mowy, nie chciałbym do tej dyskusji wracać. Niemniej jednak zapewniam, że kiedy podpiszemy umowę, a wniosek jest w Urzędzie Marszałkowskim i lada moment zostaną ocenione te wnioski i pewnie to praktycznie rzecz biorąc graniczy z pewnością, że ta umowa zostanie podpisana i wtedy ta inwestycja się znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o inne inwestycje, zarząd się stara i starał, żeby pozyskiwać na wszelkie inwestycje środki zewnętrzne. Ponieważ ze środków własnych są to inwestycje, które są kosztochłonne i nie stać nas, żeby w 100% ze środków własnych takie inwestycje przeprowadzać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały przedstawionej treści, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 32 przez 200 przez 17 w sprawie zmian w budżecie powiatu wodackiego na 2017 rok została przyjęta 16 głosami. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Zamykam punkt 2.2. Przechodzimy do punktu 3. Zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 32 sesję Rady Powiatu we Włodawie 5 kadencji. Dziękuję państwu za przybycie.